Witam serdecznie wszystkich trzecioklasistów. Na tej lekcji podsumujemy Wasze wiadomości na temat Układu Słonecznego oraz ruchów Ziemi obrotowego i obiegowego. Popatrzcie na zdjęcia. Układ Słoneczny leży w galaktyce, czyli grupie gwiazd, nazywanej Drogą Mleczną. Słońce jest jedną z kilkuset miliardów gwiazd naszej galaktyki. To właśnie dzięki Słońcu na Ziemi mogło rozwinąć się życie. Układ Słoneczny to Słońce oraz 8 planet, no i wiele innych ciał niebieskich leżących wokół Słońca. Warto znać kolejność tych planet. Najbliżej Słońca znajduje się Merkur. Dalej jest Wenus, potem na trzecim miejscu nasza Ziemia. Po Ziemi jest Mars, Jowisz, Saturn, Uran i na końcu Neptun. Wokół niektórych planet krążą księżyce. Ziemia ma jeden księżyc, a Uran ma aż 27 księżyców. Jowisz to największa planeta Układu Słonecznego. Jest ponad 10-krotnie większa niż nasza Ziemia. Saturn wyróżnia się szerokimi pierścieniami złożonymi z oblodzonych skał. A Merkury to najmniejsza planeta Układu Słonecznego położona najbliżej Słońca. Między orbitami Marsa i Jowisza znajduje się pas planetoid, czyli takich licznych ciał niebieskich o różnej wielkości. Ziemia obraca się, czyli kręci wokół własnej osi. I ten ruch Ziemi nazywamy ruchem obrotowym. Gdy Słońce oświetla tę połowę planety, która jest do niego zwrócona, panuje na niej dzień, a na nieoświetlonej stronie noc. Doba, czyli dzień i noc, trwa 24 godziny. I to właśnie tyle zajmuje Ziemi obrót wokół własnej osi. Dzięki ruchowi obrotowemu Ziemi mamy dzień i noc. Ziemia nie tylko obraca się wokół własnej osi, lecz także jednocześnie obiega dookoła Słońce. To krążenie Ziemi wokół Słońca nazywamy ruchem obiegowym. Pełne okrążenie Ziemi wokół Słońca trwa rok, czyli 365 dni i 6 godzin. Ziemia zawsze jest nachylona w tę samą stronę. Dzięki temu, gdy Ziemia obiega Słońce, raz mocniej oświetlona i ogrzana jest półkula północna, a raz południowa. Na półkuli mocniej ogrzanej panuje lato. A gdy na półkuli północnej jest lato, to na półkuli południowej panuje zima. I odwrotnie, gdy na półkuli północnej jest zima, na półkuli południowej lato. Dzięki ruchowi obiegowemu Ziemi zmieniają się pory roku. Obejrzyjcie teraz, proszę, filmik. Ruch obiegowy Ziemi. Ziemia krąży po orbicie wokół Słońca. Jedno pełne okrążenie zajmuje Ziemi 365 dni i 6 godzin. Dlatego co 4 lata mamy rok przestępny, czyli taki, który trwa 366 dni. Oś Ziemi to taka umowna linia łącząca dwa bieguny, przebiegająca przez środek naszej planety. Oś Ziemi jest nachylona w stosunku do orbity, po której Ziemia krąży wokół Słońca. Dlatego w zależności od miejsca, w którym znajduje się Ziemia podczas swojej wędrówki, różne obszary Ziemi są w różnym stopniu oświetlone i nasłonecznione. Dzięki temu, między innymi w Polsce, mamy pory roku. Latem część Ziemi, w której znajduje się Polska, jest mocniej naświetlona. Dni są wtedy długie,
a temperatura powietrza wysoka. Zimą ta część Ziemi, w której znajduje się Polska, jest słabiej naświetlona. Dni są wtedy krótkie, a temperatura powietrza niska. Często panuje mróz. Na północnych i południowych krańcach Ziemi, w okolicach biegunów, są takie okresy w roku, gdy słońce w ogóle nie zachodzi. Mówimy wtedy, że trwa dzień polarny. Wtedy słońce cały czas znajduje się nad widnokręgiem. W innej części roku, na obszarach w pobliżu biegunów Ziemi, panuje noc polarna. Słońce wtedy w ogóle nie pojawia się nad widnokręgiem. Mam nadzieję, że po uważnym wysłuchaniu tej lekcji będziecie umieli określić położenie Ziemi w Układzie Słonecznym. Być może część z Was będzie potrafiła wymienić wszystkie planety naszego Układu Słonecznego, że będziecie potrafili też wyjaśnić, dlaczego na Ziemi naprzemiennie panuje dzień i noc i dlaczego występują pory roku. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.